Dzień dobry, mali i duzi czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle. Bardzo serdecznie Was witamy w Międzynarodowym Dniu Książki Dziecięcej. Ten dzień obchodzimy wtedy, kiedy urodziny swoje świętowałby Hans Christian Andersen, dlatego też wysłuchaliście przed chwilą Brzydkiego Kaczątka. Jeśli macie ochotę posłuchać innych baśni tego autora, zajrzyjcie na przykład na wolnelektury.pl, ponieważ niestety na razie nie możecie wypożyczyć ich od nas z biblioteki, ale mamy nadzieję, że wkrótce i do tego wrócimy, żebyśmy mogli czytać wspólnie razem tutaj w bibliotece albo wypożyczyć książki do domu. Natomiast jeśli już poczytacie sobie opowiadania czy baśnie Andersena, to chciałabym, żebyście też wiedzieli, że oprócz tego, że Andersen pisał baśnie, miał też jeszcze inne ciekawe pasje. Za chwilę w linku pod tym filmikiem zobaczycie prezentację, którą przygotowały moje koleżanki z oddziału dla dzieci i z filii bibliotecznych i będziecie mogły przekonać się, jaką to pasję miał Andersen i co ciekawego można jeszcze w Dzień Książki Dziecięcej robić razem z naszą biblioteką. Bardzo za Wami tęsknimy, mamy nadzieję, że spotkamy się wkrótce, a tymczasem zapraszamy do wspólnej zabawy w domach. Natomiast mamy nadzieję, że w komentarzach i w zdjęciach pokażecie, co Wam wyszło z tych zabaw i pochwalicie się swoimi pracami. Do zobaczenia!